Witamy serdecznie wszystkich widzów na kanale TJWFIT. Dziś gościmy w hodowli słynnej kolegi Wiesława Tokarczyka. Witamy Cię, Wiesiu. Witam wszystkich. Przedstaw się nasz. Słuchaczy, Wiesław Tokarczyk z tej strony. Taki spółek kwartet dolotujemy. No teraz tylko w sumie zostałem sam z tego kwartetu, no ale jeszcze nazwa została. Także witam wszystkich. Prosimy tutaj właśnie, tu kolega przyjechał na WIT, robić jakiś materiał odnośnie karmienia gołębi młodych w szczególności, bo tak tu się umówiliśmy troszkę, jak te młode prowadzimy w tym roku i w poprzednich latach. No więc przede wszystkim, co muszę powiedzieć, to od 2 lat stosuję ten właśnie granulat TJW i jestem bardzo zadowolony. W zeszłym roku pierwszy raz go podawałem i wyniki naprawdę były fajne, gołębie nam nie chorowały. W ogóle adeno nie mieliśmy. Był taki chwilowy moment, że były lekko jakby takie załamanie formy, ale no 3 dni granulat co dzień, praktycznie bez innej karmy i bardzo ładnie się to te gołębie nam tutaj wyprowadziły. No i także od tamtego czasu, od zeszłego roku cały czas jedziemy z tym granulatem, również w trakcie sezonu podaję go. Teraz w tej chwili dostają 30% tego granulatu, bardzo lekką karmę, super dieta, trochę jęczmienia i tego granulatu. Także no, na razie są w fajnej formie, na razie ich tu nie ciśniemy z treningami jakimiś mocnymi, tylko po prostu sobie tego gołębie tak do pół godziny tutaj poruszają się w miarę możliwości. No właśnie, bo tutaj może przerwę. Hodowcy często, niektórzy bardzo dużo wywożą, ja tutaj jeżdżąc teraz po hodowcach dowiaduję się, że zaczynamy treningi trochę później, to może coś od siebie powiedz, jak ty to u ciebie wygląda z tymi treningami? U mnie zwykle te pierwsze treningi zaczynam miesiąc przed pierwszym lotem. Oczywiście robię to w ten sposób, że koszuję gołębie na noc, zawsze są koszowane na noc, śpią w koszach, rano wychodzę za bramę, mamy tu duży obszar, żeby fajnie wypuścić, układam te kosze, puszczam rano. O, no, po prostu wylatują z koszy, trenują koło gołębnika, wchodzą do gołębnika. Znowu wieczorem koszuję, jeżeli trzeba to 3 razy robię taką procedurę, żeby one spały w koszu. Wychodzę za bramę, wypuszczam, rano to robię oczywiście. Później następne koszowanie, no to już wiadomo, jedziemy na kilometr z nimi. I tak, jeżeli warunki pogodowe pozwalają mi i zdrowie gołębi, no to staramy się to robić jak najczęściej. Jeżeli już są 2 czy 5 km zrobią trening, idziemy dalej na 15 km. Puszczamy do 15 km, staram się je puszczać razem zwykle. Później jak już widzę, że fajnie odchodzą, dzielę to na grupy, najczęściej puszczam po koszu. To jest taka moja, 8 gołębi, mam 10 w koszu i one są wypuszczane po koszu. Czasami dłużej trwa te odloty idą, ale gołębie później szybciej jakby wyłaszczają te zmysły swojej orientacji. W ogóle wiadomo, że duża grupa dłużej kołuje, bo tam różnie one się rwią i tam ktoś ciągnie ten peleton. A tu jednak takie grupy po 8-10 gołębi szybko odchodzą później. No i tak staram się te treningi robić dalej. Takie końcowe treningi to są 80-100 km. Puszczam razem, ustawiam zegar, 2 razy staram się to zrobić, żeby zobaczyć, które gołębie chcą naprawdę się ścigać i, no i wygrywać coś. Nie? Tak to wygląda odnośnie takich przygotowań, odnośnie treningów. Nie? No nie jest to nic skomplikowanego, to wszystko jest proste. Trzeba mieć chęci do tego, bo no niestety chęci są najważniejsze. No i efekt na pewno jakiś będzie pozytywniejszy, aniżeli przy gołębiach młodych, że nic, że po prostu one sobie latają, jak sobie latają koło gołębnika i jeżeli chce się grać, coś tam ugrać na jakimś wyższym poziomie, trzeba po prostu dać siebie maksymalnie wszystko. Tak jest z gołębiami młodymi, jak i starymi, no niestety. To może ja podpytam, bo wiem co nieco. Masz też gołębie młode zimowe i też wiosenne. Może powiesz, jak to wyglądało z zaciemnianiem tych zimowych, kiedy połączyłeś je z wiosennymi? Zimowe parowanie miałem na początku stycznia. Uważam, że grudniowe parowania u nas w Polsce nie są potrzebne. Początek stycznia jest w zupełności wystarczający. Zbyt późno zaczynamy gołębi i młodych loty, żeby po prostu hodować grudnie, moim zdaniem. W styczniu wyhodowane, na początku lutego zostały przełożone, zaciemniane były do 24 czerwca, także... A doświetlane też? Teraz zaczynamy je doświetlać, bo już dnia zaczyna ubywać, nie? To jest normalne, nie? I zaczynamy je doświetlać do 22, staram się, żeby się tutaj doświetlane były i tak będę robił do końca sezonu lotowego. A to już wiosenne też doświetlane, tak? Tak. Bo tam potem połączyły się, nie? Wszystko doświetlane, teraz te gołębie są złączone razem, pierwszy, drugi, trzeci lęk.
No, mamy tutaj nawet miski wstawione są w cele, także jest trochę, tak się tutaj nam pokojarzyło, jest bardzo dobrze. Zobaczymy, do 2 tygodni jeszcze będą razem, później to rozdzielamy, samice osobno, samce osobno i takim systemem przesuwanych, czyli tutaj będziemy się starali walczyć. Czyli takie prawie wdowieństwo u młodych? No, takie... Tylko bez młodych. Bez młodych. Młode bez młodych. Takie totalne wdowieństwo, no, że samce i samiczki latają. No, przede wszystkim to jest spowodowane tym, że no, gdyby tego indziej razem były, no to byłby typowa gniazdówka, lęgi, jajka noszone i no, rozwala się cały ten system lotowania, więc dlatego no, muszę te samice zimowe po prostu oddzielić od reszty stada tych samców. Ale no, to nie jest reguła, że te gołębie będą lepsze w wyścigach aniżeli te wiosenne czy te późniejsze, bo w zeszłym roku mieliśmy do samczyka, to był chyba trzeci lęk, no to był wiosenny gołąb i ten gołąb nam potrafił polecieć 2 razy, pierwszy, 14, 15 na oddział, nie? No to i też nie miał pary, na siodełku spał i no, także nie ma reguły, no jakość gołębi się liczy oczywiście. No, spowodowane jest to rozdzielenie tym, że tak jak mówię, no gołębie niestety by tutaj robiły nam, gniazdowały już totalnie, a tutaj no, nie można sobie pozwolić sezonie lotem na tym, żeby te samice jajka nosiły takie młode i to i to. Karmienie tam pokrótce opowiedziałeś? Karmienie, tak jak mówię, lekka, bardzo lekka karma, 30% granulatu i to do końca sezonu lotowego ten granulat będzie jechał. W zeszłym roku po takich konsultacjach właśnie doradzali mi, jak zacząłem podawać ten granulat, żebym podawał to do lotu. Ale stwierdziłem, że to się trochę mija z celem według mojej teorii i cały sezon podawałem ten granulat, nawet w trakcie sezonu mi brakło i tu kolega z tej JW dosyłał mi pocztą 4 worki, bo mówi, że nie może wysłać inaczej i także mi wystarczyło do końca sezonu, nie? No i teraz karmimy cały czas, będzie uważam, ten granulat. Oczywiście na rozpłodzie dużo granulatu białkowego szło. Też uważam, że bardzo dobrze gołębie to przyswajają. I to no to takie trochę sprostowanie, bo tobie już mówiłem, gdzieś tam na Facebooku się komentarze pokazywały, że Wiesław Tokarczyk nie używa granulatu proteinowego przy wychowie młodych. Nie, no to jakieś tam są takie pomówienia. Nie wiem, ktoś chyba nie jest w temacie, ja go używam. I uważam, że no tak jak mówię, rewelacyjnie się to sprawdza. Gołębie fajnie rosną, łatwo strawny jest. Nawet możemy tu zobaczyć, teraz tam są późne młode odłożone. No dokręcimy. One też mają granulat, między innymi jedzą. Także granulat jest. To może coś tutaj widzą jeszcze o suplementacji podpowiesz? Znaczy ja mam taką, no, nie mam jakiejś firmy jednej, że tylko ta firma podaje. Głównymi produktami, największą ilością produktów to używam z firmy Elita od Tatka Nowaka i tamte, no, tak przy gołębiach starych i młodych te produkty idą. Dynamics, Platinum, Gastrofix. A na co młodzi hodowcy powinni zwrócić uwagę właśnie w suplementacji, żeby utrzymać te gołębie w zdrowiu, to co w szczególności powinni podawać? To znaczy ja jestem zwolennikiem, jeżeli żeby prowadzić te gołębie, to staram się przede wszystkim do sezonu lotowego nie wymyślać cudów i nie trzymać tych gołębi sterylnie. Moje gołębie młode są karmione na podłodze. To robię od lat, uważam, że gołębie muszą się odparniać, wiadomo, te słabsze osobniki muszą odpaść. W sezonie lotowym tak samo karmię na podłodze, są 2 razy sprzątane gołębniki dziennie, ta podłoga jest czysta i przed sezonem lotowym, czy na wiosnę, przez miesiąc czasu, 2 miesiące nie sprzątam w ogóle gołębnika, sypę na podłogę, tak jedzą gołębie. Jeżeli widzę tam takie osobniki, które są słabsze, odpadają i stado zwykle jest w tym systemie immunologicznym dosyć mocnym. I nie mam problemu z tym. A w sezonie lotowym oczywiście no, trzeba jakieś do wody. Ja zwykle podaję, tak jak mówię, Platinum najczęściej. On mi super sprawdza się. Przeciwzapalny, przeciwzakalny, przeciwbakteryjny. Jelita super pracują. A w sezonie lotowym to tak jak mówię. No, a jak używasz Platinum, to zakwaszasz wodę też, czy nie? Nie. Tu już nie można przesadzać z tym zakwaszaniem wody. Uważam, że to jest wystarczająco. Praktycznie można powiedzieć, przez ostatnie 2-3 miesiące to jechałem Platinum do wody, granulat, no i lekka strawna, karma, jęczmień, super dieta i praktycznie oczywiście glity staram się co dzień podawać, bo to jest podstawa, żeby te gołębie jednak miały. A jakieś witaminy z grupy B pewnie też tam? Nie. Nie podaję, tylko z Elity, tak co drugi dzień staram się podać aminowitak, to są witaminy, w płynie to jest, także to nie jest jakiś zestaw, to jest taki kompleks witamin i aminokwasy, nie?
Później oczywiście, jeżeli stan lotowy się zaczyna, podaje też z elity żelazo kompleksami z witamina B. I tutaj na tym też bazuje, no, żeby te gołębie jednak ten metabolizm miały przyspieszony i łatwiej to wszystko było przyswajalne. A treningi podczas już lotów? Dwa razy w tygodniu, środa, piątek, do 30 km. Czyli nie przesadzamy z dystansem. Nie, gołębie muszą się bawić, muszą się cieszyć lotem, ściganiem. To nie może być co dzień, bo to jest... Raz, że młode gołębi się zniechęcają, później forma się wypala, są przetrenowane. One muszą chcieć po prostu tutaj się ścigać. Mieć przyjemność z lotowania. Tak, to jest podstawa. No temat, który mnie tam gdzieś sięgnął w tym roku, bo mówiłem, że mi przychorowały dorosłe. Słaba profilaktyka szczepienna u gołębi młodych, to może ty powiesz, jak u siebie szczepisz te gołębie młode? Pierwszy raz na misce staram się zaszczepić. Szczepionką RP szczepiłem, w zeszłym roku też szczepiłem tą szczepionką, bardzo dobrze zniosły. Teraz drugi raz będę szczepił, teraz będzie szczepienie w tym tygodniu, bo nie mieliśmy czasu na to, żeby to ogarnąć przeciwko ospie. I powtórka, drugie szczepienie z RP będzie za jakiś czas i praktycznie przygotowane będą odnośnie szczepień. Nie wymyślamy za bardzo wiele. Tylko tak jak mówię, wszystko co słabo znosi szczepienia, cokolwiek jest eliminowane. No to chyba jedyna droga, żeby zdrowe gołębie, nie? Nie możemy się tu odgłupiać, że to jest jakiś super gołębi i to będzie... Jakoś to będzie, jak to mówią. Nie będzie, nie? Ja się na tym przejechałem. Nie będzie. Zawsze to wróci, nie? Dokładnie. Tylko wcześniej za czy później. Siłą. No, dokładnie. No, teraz mamy sezon lotowy gołębi dorosłych, bardzo trudny w tym roku. No praktycznie nie wiem, czym to spowodowane. Różne wersje tu sobie wymyślamy. I zdrowotnościowe, i 5G, i fronty, i pogody. No ja wszystko sobie tu wymyślamy. Wszystkie gołębie szybkie, które naprawdę latają przez lata, albo po prostu wracają, albo się gubią. Przeciętność. U ciebie też poginęły jakieś czołowe gołębie? Jak tam? Gubiłem trzy gołębie, które były w pierwszej trójce lotnikami okręgu w zeszłym roku. Także trochę taki jestem rozbity w drobny mak, że tak powiem. No i tak męczymy ten sezon. No, maraton mieliśmy teraz dublowany z 300. Zacząłem na maratonie od trzeciego gołębia i na tych 300 też od trzeciego gołębia. Ale ogólnie trudno trafić serii, mamy serię 10-10. Taka jest nieprzewidywalność, że no, bardzo dziwny sezon. No, słyszałem, że na ostatnim locie tutaj w waszym okręgu i w okolicach krakowskim, że tak powiem, glapy siadały pierwsze. Tak, różne. Że nietypowane ludzie. Dziwne gołębie, tu nawet kolega mi opowiadał, że siadł gołąb, który nim brakowało 5 lotek w skrzydle, bo przy tydzień wcześniej jak uszkodzony, a ten go zakoszował za karę, no i okazał się był pierwszy. Także nieprewidywalność jest straszna. Sezon jest mega dziwny, nie? No niestety. Nie ujmując nikomu, co tam dobrze leci, nie, ale oczywiście no. Są hodowcy, którzy w Polsce mają szczęście, nie wiem, no co, jak to nazwać, wylatują jakieś lepsze wyniki, może tam na skalę ogólnopolską, nie, ale no ten rok niestety tutaj dla nas, w większości zresztą hodowców w Polsce jest słaby. No nic. Tutaj ustaliliśmy przed filmem, że kolega Wiesław standardowo na nasz konkurs hodowcy dla was widzów umieści jakiś komentarz pod filmem, zasubskrybujcie kanał i kolega Wiesiu po wdowcach, tak? Tak. Przeznaczy tak. Jednego gołąbka. Uwodujemy tu jakiegoś fajnego gołębia po tych lotnikach, powiedzmy z tego dziwnego roku. Może będą takie gołębie, że będziemy tu parować, jeszcze na linię zawsze parujemy, albo najlepsze lotniki razem i tam hodowcy od nas jednego jakiegoś. Grają, no to my tu postaramy się uhodować takiego gołębia, żeby fajny tak był. Z twojej hodowli musi być połowy. Jak tak, się uda, nie? Skoro tak, to będziemy hodować połowę. No nic, Wiesiu, dziękujemy ci za krótki materiał. Życzymy udanego sezonu, kolejnych mistrzostw. Dobry lot. Dziękuję bardzo. Myślę, że będzie w miarę dobrze. I wszystkim tak samo życzę dobrego lotu i udanego sezonu. Gołębiach młodych, no. Życzmy sobie, bo starych to już tak męczymy, nie? Dobry lot.